Nazywam się Bogdan Kuć. Reprezentuję firmę Adalight, wykonawcę modernizacji oświetlenia na stadionie Wigry w Suwałkach. Jestem kierownikiem robót elektrycznych. Jak już wspomniałem, modernizacja będzie polegała na wymianie wszystkich Jupiterów oświetleniowych ze zwiększeniem ich liczby. Było do tej pory 36 na jednym maszcie, będzie 40 o mocy 2000 W każda. Ma to dać docelowo 1600 luksów na pewno, na 100% oświetlenia. Prace przebiegają z problemami, dlatego że w początkowej fazie zakładaliśmy demontaż masztów i położenie ich na poziomie zerowym, czyli na ziemi. No ale niestety lata zrobiły swoje. Nie dało tego się ruszyć bez opcji takiej, że może coś się uszkodzić, by to jeszcze bardziej utrudniło pracę. W związku z tym musimy wszystkie prace prowadzić na wysokości. Jest to związane z większymi problemami technicznymi, a także, czyli wykorzystanie sprzętu odpowiedniego, takiego, który pozwoli na prowadzenie prac na wysokości tych 30 kilku metrów. Poza tym wpływ mają także warunki atmosferyczne. Opady i silny, porywisty wiatr, który uniemożliwia prowadzenie prac na takich wysokościach. Jednak bezpieczeństwo ludzi jest ważniejsze w tym momencie. Docelowy termin był na 30 kwietnia. Były plany, takie założenia, żeby to skończyć co najmniej 2 tygodnie wcześniej. Myślę, że udałoby się to zrobić, gdyby nie te problemy techniczne, które wystąpiły na samym początku. Teraz sądzę, że no, docelowym terminem będzie ten 30 kwietnia. Będą mocowane w tych samych miejscach, gdzie były poprzednio te istniejące Jupitery, z tym, że no, dołożone będą jeszcze na dole, na dolnej poprzeczce, pod spodem będą dołożone jeszcze cztery nowe Jupitery, tak żeby ta liczba była tych 40 sztuk. Ustawienie takich Jupiterów, no, powinno nam to zająć, no, 2 dni to jest wszystko już z uruchomieniem i z wykonaniem pomiarów. No, wszystko jest uzależnione, wiadomo, od warunków. Jeśli zrobimy, powiedzmy, jeden maszt czy dwa i popsują się nagle warunki, niestety nie będzie można tego prowadzić tego samego dnia, trzeba to przełożyć. Tuż przed rozpoczęciem pracy tutaj kończyliśmy oświetlenie stadionu ŁKS-u w Łodzi. Oprócz tego mamy na koncie, tak nazwę to, 8 stadionów pierwszoligowych w Polsce. W ciągu 5 lat, od roku, no 5-6, od roku 2013, kiedy to robiliśmy pierwszy stadion Miedzi Legnica, wykonaliśmy oświetlenia na stadionach Dolkana w Ząbkach, Pogoni Siedlce, Bytowi, MKS-u Kluczbor, który niestety został zdegradowany do drugiej ligi. W ubiegłym roku mieliśmy Raków Częstochowe, Puszczę Niepołomice. Uczestniczyliśmy też w uruchomieniu oświetlenia na stadionie Termaliki Brookbet w Niecieczy. Mieliśmy modernizację również Odry Opole oraz wymianę wszystkich Jupiterów na stadionie Górnika w Łęcznej. Oprócz tego wykonaliśmy też 2 doświetlenia stadionów żużlowych, Motoareny w Toruniu i stadionu w Gorzowie.